Witajcie. Jakiś czas temu jeden z widzów napisał do mnie maila z prośbą, żeby zrobić materiał o tak zwanym personal ratingu. PR, czyli to, co w WOT-cie nazywa się WN8, to tutaj w okrętach nazywa się personal ratingiem i mówi mniej więcej nam. To są tak zwane kolorki, czyli od czerwonego do fioleta, co kto lubi. Ja osobiście jakimś, nazwijmy to, staciarzem nie jestem. Nauczyłem się z World of Tanks, że nie jest to najlepsza opcja. Zresztą no, rzuciłem WOTA przez to, że zbyt mocno naciskane było na WN8. Odechciało mi się grać. W okrętach sobie pykam, coś tam nawet jakieś fajne kolorki się wbija, ale jakoś nie zwracam na to uwagi. Zresztą przy streamie, przy testowaniu różnych rzeczy ciężko jest utrzymać te kolorki, no ale coś tam się wbija. W tym materiale chciałbym wyjaśnić, jak działa personal ratingu, odpowiedzieć na pytania, które też często zadajecie, w stylu, na jakim okręcie najlepiej to nabijać, jak na co zwrócić uwagę, co się najbardziej liczy, i zaczniemy w sumie właśnie od tego, jak to działa, jak WoW's Numbers nabija sobie, jak to liczy. Ogólnie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić swoje statystyki, to sprawdzacie sobie na WoW's Numbers, to jest strona oddzielna całkowicie od WoW'sa. Przypominam jeszcze, że WoWs nie prowadzi czegoś takiego, to jest po prostu prowadzone przez graczy. Oni mają swoje numerki, a WoWs Numbers ma swoje. I teraz tak, jak to jest w ogóle liczone? Bierze się przede wszystkim pod uwagę trzy podstawowe rzeczy. Damage, czyli zadane obrażenia, wins, czyli winy, tak, wygrane, dobre tłumaczenie, no i fragi. I każdy z tych ma swoją, tak jakby przy obliczaniu, wartość. Zobaczcie, że damage jest mnożony razy 700, fragi razy 300, a winy razy 150. I w zależności od tego, widzicie, obrażenia są najlepiej punktowane, fragi mniej i winy jeszcze mniej. Znaczy, no wiadomo, damage jest jedną z ważniejszych wartości, głównie on się opiera, ale tak jak na przykład w WN8 jest coś takiego, że spodziewany jest przynajmniej jeden frag na bitwę. Tutaj jest to liczone trochę inaczej, bo mnożone jest jako taki expected damage, expected win, czyli taki spodziewany damage, spodziewana wygrana. Co to jest w ogóle ta spodziewana dana? Jest taka specjalna też tabelka na WoW's Numbers, gdzie mamy pokazane na danym okręcie, jakie są spodziewane wartości, jeśli chodzi o damage, fragi i winy. Nie ma sensu tu w ogóle zaglądać, ponieważ jest to co jakiś czas aktualizowane i jest to liczone na zasadzie średniej serwera. Tutaj już nie ma wytłumaczone, jak dokładnie to jest liczone, ale głównie o to chodzi. No ta tabelka jest konkretna, no bo tu każdy okręt jest policzony. No i jeżeli chcecie, to oczywiście możecie sobie tu zerknąć i popatrzeć na przykład taki Almond Pelier ma spodziewane ponad 41 tysięcy damage'u, 0,6 fraga na bitwę średnio, no i więcej niż 51 win rate'u. No to są dane mocno, mocno policzone, zresztą widzicie, że sporo tych liczb po przecinku tutaj jest podanych. No dobra, tylko teraz jak to jest liczone? Z danej bitwy bierze nam aktualny damage, dzieli go przez obrażenia spodziewane, czyli wychodzi nam oczywiście powyżej jednego lub poniżej jednego, może nam nawet wyjść powyżej dwóch, jeżeli zrobiliśmy dwa razy więcej niż spodziewany. Win aktualnie, no to wiadomo, win albo nie. No i aktualne fragi też. Pamiętajcie, że najpierw damage, później fragi, później win. To wszystko, te trzy wartości tylko liczone są do PR-ki. Nie ma nic innego, nie ma tam wytankowanych, nie ma tam ze spota, nie ma tam zestrzeleń samolotów, nie, tylko liczone są te trzy wartości. Następuje później normalizacja, obliczane są, chodzi o to, żeby jak tam wychodzą nam jakieś dziwne ułamki z tego, żeby to znormalizować, żeby nam to wyszło, no i później jest dodawana wartość każda po kolei. Tutaj jest fajna tabelka, która to wyjaśnia już tak trochę konkretniej, czyli na przykład na Warspite, gdzie mamy jedną bitwę, damage zrobiony ładny, no i są obliczenia po kolei, jak to wychodzi. No i razy 1, razy 1, razy 1, to w zależności, bo chodzi o to, że to jeszcze, to co nam wychodzi, jest liczone przez ilość bitew, no bo wiadomo, PR jest liczony nie na samą, na pojedynczą bitwę też, ale głównie chodzi o to, że średnia z bitew musi wychodzić, bo w zależności od tego, ile pogramy sobie tym agentem, no to później tych bitew troszkę się zbiera. No i tutaj już mamy przykład dokładnie, poza zmiennymi, jak dokładnie to jest liczone. No to jest zawiłe i w sumie powiem szczerze, że nie ma sensu, warto zapamiętać, stąd tylko to, że damage jest jakby najlepiej punktowany, fragi trochę
trochę mniej, mniej więcej w połowie, no wiadomo, powinno być 350, żeby było w połowie. No i uiny też coś tam się liczą. I to jest najważniejsze z tego, co musimy stąd zapamiętać. No i w sumie, jeżeli chcecie, no to macie tutaj też tabelkę, ile dokładnie PR-u potrzeba PR-ki, bo PR, no to wiadomo, PR-ki na dany kolor. No i powyżej 2450 to już jest fiolet i tam już się nic nie zmieni. Minimum 750, żeby wyjść z czerwonego. Tak to jest liczone, według mnie, no mówię, nie ma sensu zapamiętywać tych równań. Możecie sobie też sami, jeżeli wam się nudzi, oczywiście macie tutaj dostęp do tej tabelki ze spodziewanymi obrażeniami. Tutaj jest nawet w JSONie, to można sobie to pobrać gdzieś, jeżeli chcecie jakieś małe API zrobić, je sami sobie wyliczać, to też można się pobawić jak najbardziej z tego JSONa to pobrać i to będzie działać. No dobra, to teraz pojawia się pytanie, jak sobie tą PR-kę nabijać? Sposobów na nabijanie PR-ki są dwa, w sumie takie główne. Może na pewno są jeszcze jakieś inne, ale ja w tym przypadku omówię dwa. Pierwsze to wybrać sobie okręt, na którym wam się dobrze gra i sprawdzić sobie właśnie na Vos Numbers taki okręt, na którym wam idzie bardzo dobrze. Na przykład u mnie wisi Kleber dosyć wysoko. Na przykład tutaj mamy PR, no nie? Na Stalina nie patrzcie, bo ja nie umiem grać Stalinem. Gearing widać, że mi idzie też bardzo dobrze, ale ogólnie lepiej sobie wybrać coś z niższych tierów. Na przykład dobrym przykładem jest Tirpitz. O, Tirpitz to będzie dobrym przykładem, gdzie on jest. Tirpitz. Ja mam wersję B, jest 2300 pierki nabite, 90 średniego. Dlaczego Tirpitz jest dobrym przykładem? Już wam pokazuję. To jest druga, tak jakby opcja. Wybrać sobie okręt, na którym gra dużo graczy, bardzo dużo, bo wtedy ta normalizacja jest dosyć nisko. Zobaczcie, Tirpitz jest drugi co do popularności, ponad 14 milionów bitew rozegranych. No jest to dosyć stara premka, gra na nim bardzo dużo graczy, zarówno dobrych, jak i średnich, jak i złych graczy, nie oszukujmy się. Niestety, dla nas to może i nawet stety, bo im więcej złych graczy gra na danym okręcie, to tym ta normalizacja, nie normalizacja, tylko spodziewany damage, spodziewane WR i spodziewane fragi są mniejsze, czyli jeżeli nam się takim Tirpitzem gra dobrze, gra się przyjemnie i widzimy, że robimy znacznie wyższe wyniki niż średnia serwerowa, to jest to okręt, na który możemy sobie nabijać PR-kę spokojnie. I to jest ten drugi sposób. Pierwszy to jest to, jak wam się gra przyjemnie. Ja zdecydowanie wolę ten sposób, bo nie chcę nabijać sobie. Znaczy w sumie zacznijmy od tego, że ja nie nabijam sobie PR-ki, nie lubię czegoś takiego. To można sobie spokojnie wybrać okręt, który jest naprawdę bardzo popularny na danym tierze, no i sobie nim grać, jeszcze raz grać. Nawet jeżeli wam nie sprawia przyjemności, ale robicie nim wyniki, no to ta PR-ka będzie rosła, jeszcze raz rosła. No i pamiętajcie, że im więcej bitew macie, no to tym trudniej ta PR-ka będzie rosła, bo to jest średnia według bitew, także jeżeli będzie jakiś okręt, który idzie wam słabo, a zagracie naprawdę bardzo dużo bitew, to później będzie ciężko to wyciągnąć w górę. No i tu oczywiście na Vos Numbers też możecie sobie sprawdzać według okrętów, jak to jest po kolei, no to jest naprawdę tego sporo. Ogólnie z tego, co widzę, to Bismarck jest najpopularniejszy, Tirpitz jest drugi według wszystkich. Ogra jest znał trzeci, o proszę. No nieźle, tu Nürnberg widzicie, możecie sobie sprawdzić, zobaczcie, na Nürnbergu średnia serwerowa to jest tylko 25 tysięcy, no to można, no w sumie na Nürnbergu będzie ciężko, no ale widzicie, możecie sobie tutaj wejść, sprawdzić i naprawdę wybrać sobie ten okręt, który wam najlepiej pochodzi. Na przykład na Yamato spodziewane jest tylko, znaczy nie spodziewane, tylko średnie jest tylko 83 tysiące, no to w sumie tak średnio. No ale cóż, no Omaha ma ładnie, zobaczcie, też jest bardzo popularna. Do tej tabelki jeszcze nigdy nie zaglądałem, dlatego taki lekkie zdziwionko. Kurfus też jest bardzo popularny. Tutaj warto sobie zajrzeć i sprawdzić te okręty ogólnie. Tu można też kilka ciekawych rzeczy wyciągnąć z tej strony. Na przykład jest kilku graczy na pierwszych, tutaj trochę odchodzę już od tematu, ale ten jest na przykład, jest kilku graczy, którzy grają tylko na pierwszych tierach i mają na tych pierwszych tierach po 24 tysiące bitew. Tak, tak jest. No cóż, co kto lubi? Najważniejsze, że się dobrze bawią. Oczywiście nie mam nic przeciwko. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o sam personal rating, czyli jak to jest obliczane. To by było na tyle, jeśli chodzi o personal rating, czyli jak to jest obliczane, jak to działa, jaka jest waga danej wartości, no i jak go nabijać, jak go kontrolować. Najważniejsze, no i to jest tak zwane, znaczy to jeszcze wspomnę, to jest ten podział pomiędzy graniem dla drużyny, a graniem pod damage. Jeżeli ktoś ci napisze, ktoś wam napisze, albo powie, że gra pod damage, znaczy, że gra pod pierkę sobie nabija, a nie gra pod drużynę, bo granie pod drużynę, czyli pod win, pod wygraną jest liczone tylko razy 150, także słabo się to opłaca. Pamiętajcie, że tak naprawdę
PR PR-em, ale największym wyznacznikiem jest exp podstawowy. I w sumie o expie, o ekonomii też będę chciał zrobić oddzielny materiał, żebyście wiedzieli, jak to działa, bo tam też jest sporo zawiłych informacji. Na przykład możecie zrobić dedekiem tylko 20 tysięcy obrażeń. Będziecie mieli tak naprawdę żółty albo lekko zielonkawy PR, ale tak naprawdę zrobicie nawet 3000 expa podstawowego i przyczyniliście się dla drużyny naprawdę sporo. I to według mnie jest trochę takie, nazwijmy to, lekko chore niestety, no ale nic nie jest idealnie, PR nie jest idealny, WN8 to już w ogóle, na WN8 się fajnie nabija na w World of Tanks na czołgach lekkich, no bo tam wtedy już wiadomo, wszyscy szybko giną, a ty jak podciągniesz trochę, to przeżyjesz. No to tutaj ta sama zasada jest na TD-kach, tam są najmniejsze spodziewane te wartości obrażeń, bo to jest jednak już od dawna jedna z trudniejszych klas, no i w zasadzie dedeki mają trochę inne zadania niż tylko zadawanie obrażeń. Głównym zadaniem zadawania obrażeń to są pancerniki od tego, no i krążowniki, a dedeki mają spotować, zabrać kapa i tak dalej, i tak dalej. No ale tu już zaczynam dosyć mocno od tematu odchodzić. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli nie wyjaśniłem czegoś, to oczywiście zapraszam do komentarzy, dajcie znać, postaram się odpowiedzieć. Ostatnio może trochę słabo z aktywnością w komentarzach, przepraszam was za to, ale po powrocie z urlopu praca, jeszcze raz praca, trzeba nadrabiać teraz. Także, ale postaram się jak najbardziej odpowiedzieć i prędzej czy później. No dobra, to do zobaczenia w komentarzach. Trzymajcie się, pa pa!